coraz większymi krokami zbliża się koniec Dąbrowskiej Rewolucji Drogowej, a więc przebudowy głównego ciągu komunikacyjnego wraz z rozbudową linii tramwajowej w Dąbrowie. W ostatnich dniach wylewano asfalt i już w zasadzie jadę teraz odcinkiem, który można powiedzieć jest w zasadzie przygotowany do oddania. Asfalt przez ostatnie dni tutaj kładziono na odcinku od stacji BP, a więc skrzyżowanie z ulicą Majakowskiego, skrzyżowanie koło targu, aż do ronda budowniczych Huty Katowice. Jednego dnia kładziono asfalt na odcinku do Manhattanu, drugiego od Manhattanu do ronda budowniczych. Ja sobie pozwoliłem, że tutaj przejechałem się i zobaczcie, jak to wyglądało w dniu, kiedy kładziono asfalt właśnie na tym odcinku od Manhattanu do Gołonoga, do ronda budowniczych. A też jeszcze chyba w domu lali, czy to tu dziura? Nie no, to ostatnia jest. No ale jakie tu są dziury od... No bo to są do studzienek. No. Więc tak... będą tylko studzienki wkładać. Aha. Tak jak tam koło nas. Ja też była zostawiona dziura. I potem było wypełnianie studzienki. Będzie to samo. Tu od Manhattanu jest zwężka, także jadą przez przyszły przystanek. Tu bez sensu, że jest dopuszczany skręt w lewo, bo skręcający w lewo w tysiąclecia blokują tych, którzy chcą przez rondo na tysiąclecie jechać dalej w kierunku ronda budownicza. Na górnym nagraniu tyle doskonale widać, że tutaj żadnego zakazu skrętu w lewo nie ma i chciałbym tutaj teraz skręcać w lewo, bo blokuje wszystkich za sobą. Oczywiście gdyby sprzeciwka jechały pojazdy. Od razu dwie strony robią. No bo cały ten odcinek. Ale kiedyś robili połówkę i na drugi dzień drugą połówkę ma zgrali, nie? A teraz mówię, od razu robią całość. Na dwa wozy jadą. A, no tak, tak. No, w sensie, że całą szerokością jadą, no. To tak. Dlatego jest zamknięta. Dziś już oczywiście, kiedy tutaj jestem, nagrywam, nie mamy już możliwości przejazdu przez zintegrowany autobusowo-tramwajowy przystanek na Manhattanie. Jak ktoś chce przez taki przejechać, to zapraszam na ulicę Królowej Jadwigi, okolica skrzyżowania Królowej Jadwigi z Aleją Róż. Tam przez taki zintegrowany przystanek przejeżdżamy. Tutaj w zasadzie na tym odcinku, bo odcinek pomiędzy Manhattanem a stacją BP, tam już w zasadzie wszystko jest łącznie ze studzienkami. Tutaj ten odcinek od Manhattanu do Kasprzaka. Tak sobie patrzę, że są studzienki, które trzeba zabezpieczyć, bo jeszcze są te wycinki, o których często mówiono, że to jest fuszerka. Okazuje się, że to jest jakaś tam nowa technologia, że zostawia się to i dopiero wchodzi ekipa, która te studzienki wykonuje. No i skoro już dojechałem do samego ronda budowniczych, to pozostaje jeszcze tylko mieć nadzieję, że już niedługo na dniach wprowadzony nam tutaj zostanie ruch okrężny, bo tak naprawdę czas już na to, abyśmy do tego ruchu okrężnego, który tutaj ma być prowadzony, byśmy się do niego zaczęli już przyzwyczajać. A jednak w tych remontach jako kierujący jesteśmy, wydaje mi się, wszyscy jakoś tak bardziej skupieni na tym, co się dzieje, więc w mojej ocenie jest to idealny czas,
by na rondzie budowniczym pojawił się znak skrzyżowanie o ruchu okrężnym.